Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Dzisiaj chciałbym się zająć taką sprawą jak konta osobiste. Na rynku bankowym jest duży wybór w różnych bankach kont osobistych, ale zazwyczaj ludzie szukają takiego konta, które byłoby z jak najmniejszymi opłatami, najlepiej bezpłatne, z bezpłatną kartą do wybierania, albo z jakimiś małymi opłatami lub zniesionymi przy jakimś tam limicie, powiedzmy, zakupów bezgotówkowych czy tam płaceniu bezgotówką. Czy ze swojej strony mógłbym polecić konto w mBanku, gdyż jest ono bezpłatne jak na razie do tej pory. Powyżej tam pewnej kwoty karta bankomatowa też jest bezpłatna do zakupów bezgotówkowych. Jest dosyć jeden z lepszych systemów transakcyjnych internetowych. Warto to konto mieć choćby do transakcji internetowych, także na Allegro czy tam na innych portalach aukcyjnych na pewno warto założyć takie konto i je mieć po prostu. Co do przelewów, przelewy też są wszystkie są bezpłatne jak na razie, ale to się też zmienia, bo podnoszą różne opłaty, ale jak do tej pory to na razie są bezpłatne przelewy przez internet. Także takie konto. Są oczywiście konta w innych bankach, Alior Bank, Getin Bank, jeszcze można polecić Getin Online. Z tym, że tam może być mniejszy wybór w portalach aukcyjnych do płatności natychmiastowych, także mBank na pewno jest jako wybór na pierwsze konto takie internetowe bez karty darmowe, no to na pewno jest dobrym wyborem i można je polecić. Dobra, dzięki, pozdrawiam.